Podczas okupacji niemieckiej przytułek został przekształcony na szpital psychiatryczny. Ordynatorem i organizatorem oddziału został Jerzy Borysowicz. Zapoczątkował nowoczesne leczenie psychiatryczne, gdyż do tej pory ten oddział był w zasadzie przytułkiem dla przewlekle chorych psychicznie i dopiero gdy stanowisko to objął dr Borysowicz, zostało zapoczątkowane nowoczesne leczenie insuliną, wstrząsami elektrycznymi. Wiem, że był bardzo cenionym lekarzem. Cechowało go takie spolegliwe podejście, przyjazne do pacjentów. Był takim typem lekarza starodawnego, który był bardzo życzliwy dla swoich kolegów i w sposób taki koleżeński podchodził do nich. Nie było tu tego napięcia, nie było tego pośpiechu. Uważał psychicznie chorych za ludzi takich samych jak inni i starał się im pomóc jak można było. W miejscu, gdzie obecnie stoimy, nie było tych drzew, było pole i mama zorganizowała tutaj sadzenie kartofli, warzyw pod tymi murami. Pacjenci w ramach terapii, a równocześnie to czasy okupacji, było mało jedzenia. Po prostu sadzili te różne rzeczy i później było co jeść. Po wojnie tata nadal tutaj chodził na piechotę aż z Placu Jagiellońskiego. No, taki był śmieszny incydent, bo ja zawsze przynosiłem różne ptaki do domu, które wypadły z gniazd. I taka była kawka Kasia, tata zawsze lubił te kawki i jakoś ona też jego lubiła, choć ja przynosiłem. I kiedyś szedł tą uliczką pod górę, a ta Kasia aż z Placu Jagiellońskiego za nim przyleciała, siadła mu na kapeluszu i jeszcze mu narobiła kupę. Tata zawsze chodził w kapeluszu, a już jak po mszy, bo chodziliśmy do kościoła garnizonowego, szliśmy Żeromskiego, to trzymał kapelusz w ręku, bo był bardzo uprzejmy, a był krótkowidzem i bardzo się bał, że się komuś nie odkłoni. No, nas też tu zabierał, ponieważ pracy było masy. Często w niedzielę tu uzupełniał te historie choroby i w zimie nawet nas ciągnął tu na sankach, znaczy mnie, brata i jedną siostrę, bo jeszcze inne siostry nie urodziły się. Też takie mamy śmieszne zdjęcie, kiedy tata nas ciągnie i nagle poślizgnął się i leży, a my na tych sankach się z niego zaśmiewamy. Nie bez powodu ludzie pokroju doktora Borysowicza cieszyli się tak ogromnym szacunkiem. I tak jak już wspomniałem, ich postawa, ich obecność na polu społecznym miała być wzorcem dla innych, wzorcem i miłosierdzia, i poświęcenia pracy zawodowej, i często rezygnacji dla pro publico bono z niektórych osobistych korzyści. Te wszystkie wartości, w których dr Borysowicz był edukowany i wychowywany, przełożył on doskonale na swoją postawę w okresie II wojny światowej. Tu przy wejściu widzimy malutkie zakratowane okienko. To okienko zawsze dla nas było bardzo tajemnicze. Jak tata nas przyprowadzał przez to okienko, wyglądał bardzo groźny portier. Oczywiście był to też psychicznie chory, ale taki przystosowany. A później jak doktor Bożym prowadził oddział psychiatryczny, ja już pracowałem w pogotowiu, to często się tu przyjeżdżało i też się w to okienko pukało, bo przywoziło się chorych ze wsi jakichś tam pobudzonych. Też przez to okienko wyglądali i mimo całej przebudowy kościoła to historyczne okienko zawsze zostało, tkwiło nam w pamięci. Doktor Jerzy Borysowicz jest jedną z wielu osób,
no nie chciałbym powiedzieć wydobytych z mroku zapomnienia, osób pamiętanych, ale chyba pamiętanych nie w takiej skali, w jakiej powinniśmy pamiętać ich działalność i ich poświęcenie, nie waham użyć się tego słowa. Troje Radomian zostało uhonorowanych po zakończeniu wojny przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i dr Borysowicz jest jedną z tych osób. Mam nadzieję, że postać doktora Borysowicza, wystawa, film, to będzie taki pierwszy krok ku wydobyciu z zapomnienia, ku odpowiedniemu uhonorowaniu ludzi, którzy nie doczekali się po wojnie bardzo często jakiejkolwiek nagrody, jakiejkolwiek rekompensaty za tą postawę, a tak naprawdę są cichymi bohaterami tych tragicznych czasów okupacji. Oni nie walczyli z bronią w ręku, nie rozrzucali ulotek, nie rozklejali plakatów na murach, natomiast w tej godzinie próby byli w stanie zaryzykować życiem swoich bliskich, swoim własnym, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Możemy dzisiaj zapytać, czy my byśmy umieli. Ja nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlatego tak z wielkim szacunkiem dla doktora Borysowicza i innych Radomian niosących w czasie wojny pomoc mieszkańcom radomskiego getta, z tak wielkim szacunkiem do nich i do ich pamięci się odnoszę.